Cześć, give to Przemysław, witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym processinga. Dzisiaj, no, przyznaję się, bez bicia, jest to mały plagiacik. No, może nie tyle plagiacik, co ściągnięcie pomysłów z Dana Schiffmana z The Coding Train. Narysujemy sobie taki, jak tutaj widzicie. Kształt. On to programuje w P5. W JS, a ja to zaprogramuję w procesingu. Bardzo prosty programik na początek dla początkujących w sam raz możemy się nauczyć tutaj kilku rzeczy, no i lecimy z tym koksem. No i lecimy z tym koksem. Mamy za zadanie zaprogramować kształt, który tak naprawdę powstaje z dwu, wykorzystania dwóch rzeczy, z dwóch rzeczy. Linii w jedną stronę, linii w drugą stronę. I to jest wszystko. Te linie plus losowanie, plus jakiś ten i powstanie taki piękny kształcik, jak tutaj widzicie. Żeby to zaprogramować, zaczynam w procesingu od utworzenia oczywiście funkcji setup, draw. Z, zaczniemy od u, u, ustawienia rozmiaru okienka, czyli size, no powiedzmy 640 na 200 jest okienko, powiedzmy na początek będzie ono takie, albo troszkę węższe, damy 240, za to wyższe, ok, mamy okienko, potem można w każdej chwili zmienić rozmiar tego okienka. I teraz tak, zaczniemy od tego, że w naszym okienku musi powstać linia. Linia, która idzie w jedną stronę, i linia, która idzie w drugą stronę. No więc najpierw ta prostsza linia, line 0, 0, 50, 50. Tak? Co to daje? Powstała mi linia, która zaczyna się w punkcie 0, 0. Pamiętamy, że punkt 0, 0 to jest punkt, który jest w lewym górnym rogu. Czyli tu jest punkt 0, 0. I 50 na 50 jest punkt w tym miejscu. Będziemy robić drugą linię, w drugą stronę. Tak? Tu już będzie trudniej, ponieważ teraz będzie tak: 50, 0, 0 i 50. I powstaje linia w drugą stronę. Dlaczego tak? Dlatego, że linia ma na początku x, y początku linii, a później x, y końca linii. Tak? Czyli dla linii biegnącej od lewego górnego rogu do prawego dolnego było to 0,0 do 50. 50-50. Natomiast linia, która biegnie w drugą stronę, w linii xowej ma 50, tu u góry, a w linii yowej ma 0. Dlatego pierwsze współrzędne, czy pierwsze koordynaty, jak mówią Minecraftowcy, to jest 50 i 0. Natomiast koniec tej linii jest tu, przy brzegu, czyli w x jest 0. A w Y jest tutaj 50. No, i w ten sposób mamy linie, które są i które są odmalowywane w kółko, w kółko, w kółko. Ale to nas nie satysfakcjonuje, ponieważ my chcemy, żeby to się przesuwało do końca okienka. No i jeszcze w dodatku będziemy w pewnym momencie chcieli regulować rozmiar tych linii. Rozmiar tych linii wynika z tych 50 tutaj. Jeżeli tu mozolnie zmienię na 10. No to nasz kształt jest odpowiednio mniejszy. No ale nie chciałbym mozolnie w ten sposób zmieniać, zresztą ten rozmiar jeszcze będzie w kilku innych miejscach w programie, więc zacznę od przygotowania zmiennej. Zmiennej, którą nazwę po prostu rozmiar. Czyli int rozmiar przed setupem powstaje zmienna o nazwie rozmiar. Zmienna typu int, czyli typu całkowitego, liczba całkowita. 1, 2, 3, 5, 7. Nie mamy tu połówek, nie mamy tu liczb rzeczywistych, dlatego że rozmiar no nie może być 2,5 piksela. Tak? Piksele są zawsze liczbami całkowitymi. No więc jest rozmiar taki. No i w setupie rozmiar równa się 10. Ustawiłem rozmiar 10 w setupie i teraz te dziesiątki mozolnie Zmienię na rozmiar, ale tylko jeden raz. No i teraz będzie dokładnie to samo, nic się nie zmieniło. Ale jeżeli zmienię tutaj z 10 na 40, automatycznie rośnie mi rozmiar tego obiektu. Czyli w jednym miejscu zmieniam, a zmienna, którą zmieniłem, dlatego zmienna, bo się może zmieniać, przeniosła to w te wszystkie miejsca, gdzie jej użyłem. No ale to mało. W moim przykładzie ta. Ten kształt był, przesuwał się, przesuwał się w prawo, jak doszedł do końca linii, to wracał do początku. Czyli, proszę Państwa, co? No, musimy zmieniać położenie, a położenie zależy od czego? Od x, tu, początku i od x, końca. I od y, początku i od y, końca. Czyli tu potrzebujemy 0 plus jakieś x, Plus, nazwiemy to dx, powiedzmy przesunięcie w osi x i plus jakieś dy przesunięcie w osi y. No i ten rozmiar też, który oznacza koniec, tak naprawdę, nie rozmiar, może to troszkę źle nazwałem, bo ten rozmiar to jest koniec, no więc ten koniec musi być też przesunięty dx, dy. No, i dokładnie w drugiej linii tak samo. No, ale nam to podkreśla. Nie wie, co to jest dx, co to jest dy. To jest jakaś wartość, która musi być widoczna w kolejnych przebiegach pętli draw i która w kolejnych przebiegach pętli draw, czy funkcji draw, przepraszam, musi się zmieniać. No, czyli znowu ponad całym, na samej górze, int dx, dy. No i w rozmiarze na razie, zro... znaczy, przepraszam, w setupie. Na razie dx równa się 0, dy równa się 0. Czyli na razie mamy to, co było, nic się nie zmieni. Będzie działać tak samo. Jest o określonym rozmiarze kształt, składający się z dwóch kresek. No, na razie niech będzie z dwóch, i który będzie się przesuwał o jakieś dx i dy. No ale nie mamy tego dx i dy zmienianego, więc on się nie przesuwa. No to zacznę od tego, że w funkcji draw. Napiszemy, że x to się równa, przepraszam, nie x, tylko dx, to się równa dx plus rozmiar. Co to znaczy, że każde wywołanie funkcji draw, która się powtarza, 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 ileś tam klatek na sekundę, w każdym tym moje dx staje się tym, co było poprzednio, zwiększonym o rozmiar. Tak? Nowy rok, nowy ja. No więc nowy przebieg pętli draw, nowe dx. Bo to nowe dx równa się czemu? No staremu dxowi zwiększonemu o rozmiar. No i efekt jest taki, że nasze xy zaczęły się przesuwać. Żeby było widać, że to się przesuwa, bo to szybciutko leci, ustawię frame rate na, powiedzmy, dwie klatki na sekundę. Czyli teraz będzie dwa razy na sekundę wywoływana funkcja draw, bardzo pomału. No i teraz będzie widać, że jest raz, dwa, trzy. 4, ciach, 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 ciach. No właśnie, ciach, 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 gdzie? Wychodzi nam to poza ekran, poza nasze okienko, znaczy się. No i on to dalej rysuje, bo nasze x ma już większy wymiar niż te 240. No i to się rysuje, 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 a w niczym nie przeszkadza yy, procesingowi, że to jest poza okienkiem. My musimy go zawrócić, żeby wrócił do początku. Czyli jeżeli nasze dx, już przekroczy szerokość okienka if szerokość pokolorował mi to na różowo ponieważ to oznacza szerokość okienka no jeżeli ta szerokość okienka nasze x przekroczy albo będzie równe tej szerokości no to w tym momencie co mam zrobić muszę zrobić kilka rzeczy czyli nawias klamrowy do funkcji if do instrukcji warunkowej if ten nawias klamrowy od razu sobie opiszę komentarzem, bo za chwilę mi się poszerzy funkcja draw i część osób się gubi, warto sobie pewne rzeczy opisać komentarzem. Koniec draw. Żeby nie pomylić, że ten nawias tu to jest koniec ifa. No nie będę już go opisywał, bo jest na tyle blisko ifa, że to widać, ale ten tutaj, no przez cały ekran za chwilę będzie dużo tych poleceń więcej, musi być do początku draw. No i teraz jeżeli szerokość jest większa, to musimy z dxem wrócić do zera, żeby nie było przesunięcia względem osi x. No ale to jest mało, bo on zacznie od samego początku w tej samej linii. Musimy teraz dy przesunąć. Czyli doszedł do końca, wykryłem, że jest na końcu. Wracam go na początek i linijka niżej. Do końca wracam go na początek, linijka niżej. No czyli proszę Państwa, tak, Ciach mamy dx, dy to się równa dy plus rozmiar. Dokładnie tak samo jak było poprzednio, nie? że o rozmiar, no bo tu jest akurat kwadratowy ten, ten blok, po którym się poruszamy. No więc mamy w ten sposób. No i co? I sprawdzamy, czy działa. Ciach, 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 i leci sobie. Oczywiście, w momencie, kiedy doleci do końca tego mojego okienka, nastąpi ten sam problem, co ostatnio, że on będzie dalej działał, ale będzie rysował x już na dole, na dole, poza okienkiem. Tym się zajmiemy później, bo to nam jakoś mocno nie przeszkadza, że te xy sobie rysuje, tak? Ciach, no i dalej sobie rysuje, 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 bo już wyjechał linią poza okienko. No, tym się zajmiemy potem. Na razie ciekawsze jest to, że moje xy rysują się dlatego xy, no, że mamy linie, które są po prostu jedna i druga widoczne zawsze. Natomiast na przykładzie, jeżeli do niego wrócimy, tu ma powstać taki wzorek, który składa się z linii, które są albo w jedną, albo w drugą stronę losowo. No, na początku z prawdopodobieństwem jedna druga. Rzut monetą, prawda? Jeżeli orzeł, to linia w lewo, jeżeli reszka, to linia w prawo. No więc jak to zrobić? Te dwie linie muszą się wykonywać nie zawsze obydwie. Muszą się wykonywać wtedy, kiedy los jakiś sprawił, że jest wartość taka, to jedna linia, a jak los sprawił, że jest wartość inna, to inna linia. Czyli najpierw muszę mieć jakiś los. Tą zmienną los zadeklarowałem i zaraz definiuję wewnątrz funkcji draw. A nie u góry. Dlaczego? Dlatego, że rozmiar powinien być widoczny w kolejnych przebiegach funkcji draw. dx, dy, które się zmienia przy pomocy każdej funkcji draw, do następnego wejścia do funkcji draw musi być takie już zmienione widoczne. Natomiast los będzie robiony za każdym razem, przy każdym przebiegu funkcji draw, będziemy losować, będziemy rzucać monetą. Będziemy losować, czy w prawo, czy w lewo. No więc. Tu nie deklarujemy tego ponad, ponad funkcjami, tylko wewnątrz funkcji draw, żeby jak najmniej tu śmiecić. I po zakończeniu funkcji draw, ta wartość los może być zagubiona, może być usunięta z pamięci. Potem znowu przychodzi kolejna funkcja draw, i potrzebujemy i tak nowy los, nowe losowanie. Więc losowanie to jest random. No powiedzmy, zrobimy od 0 do 101. No, dlaczego od 0 do 101 to za chwilę wytłumaczę? Natomiast mamy błąd. Błąd polegający na tym, że funkcja random losuje liczby rzeczywiste. Na przykład 12,5, 13,78, 14,29, 35,15, kropka, przecinek 15, nie? Więc, a funkcja los jest, zmienna los jest intem. Czyli musimy obciąć to, co jest przy przecinku. Jeżeli wylosował 13,27, to musi zostać samo 13. No więc, żeby obciąć, stosujemy rzutowanie na INTA. No i zapisanie INT w nawiasach powoduje, że on obetnie tą końcówkę. Czyli wylosuje liczby od 0 do 100. Od 0 do 100 no właśnie, czemu 101? Dlatego, że random nie losuje tej ostatniej wartości. Ja sobie wymyśliłem, że będę losował od 0 do 100. Dlatego, że to się łatwo jakby przelicza na procenty, tak? Że możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy losowanie 100 liczb, to prawda, trafienie jedynki na przykład jest to dokładnie 1% szansy. Trafienie dwójki jest to 1% szansy, prawda? Więc trafienie każdej liczby od 0 do 100 no jest 1% szansy. No, i teraz w zasadzie od 1 do 100 powinno być, żeby było 1% szansy. Nie? Od 1 do 100, albo w sumie mogło być od 0 do 99, 100 możliwości. Ale to jest powiedzmy kwestia jednego jakiegoś tam procenta szansy, który nam tu wyskoczy. Czyli w ten sposób losujemy, zapiszę w komentarzu od 1 do setki zamkniętej, ostry nawias. 101 już nie wchodzi tutaj. W grę. No więc albo będzie jeden, albo będzie dwa, albo będzie trzy, albo będzie cztery, albo będzie w ten sposób. No i teraz co musimy zrobić? Jeżeli mój los jest większy y, y, od 50, czyli jest 51, 52, 53, 54 i tak dalej, aż do 100, jeżeli jest większy od 50, no to rysujemy linię. Jedną tak. Damy tu nawiasy klamrowe, chociaż tu nie są potrzebne, ale dla ładności damy nawiasy klamrowe. Teraz else i nawiasy klamrowe. Ciach, ciach, przepraszam, nie w tą stronę. Ctrl T, czy command T pod Macintoshem. Wyrównanie kodu i mamy dwa przypadki if else no można to napisać nawet w linii ale tu on zdaje się to przeniesie sam na górę więc, więc to może tak zostać czyli jeżeli los jest większy od 50 no to narysuj linię w lewo a jeżeli los jest, y, nie jest większy od 50 przeciwny przypadek czyli mniejszy od 50 lub równy 50 no to narysuj linię w drugą stronę i teraz uruchamiam No, i widać, że raz w tą, raz w tą, w zależności jak się wylosowało. Tak? No, żeby mój program już teraz troszeczkę uprzyjemnić, to zwiększę troszkę okienko. Dam tutaj powiedzmy 300, albo nawet 350. A niech będzie na 300. No, powiedzmy takie troszeczkę większe. Dam już frame rate większy, czyli na przykład 50. Rozmiar dam mniejszy, czyli 20. No i prawda, już mi rysuje szybciej, i mniejsze te kształty, i całkiem fajny kształcik wychodzi. Także tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe tutaj opcje. I w następnym odcinku myślę, że troszkę sobie wzbogacimy. To jest na razie tyle, ile zrobił dan na filmie, którym się tutaj sugerowałem. Na tym filmie polecam kanał Coding Train Dana Schiffmana, piękne tutaj rzeczy pokazuje, czasami prostsze tak jak ten, czasami no, dosyć mocno skomplikowane, ale warto ten kanał śledzić. Natomiast my sobie na moim kanale rozszerzymy możliwości tego programiku już w następnym odcinku. Także do zobaczenia w następnym odcinku, cześć, pa!